Witam w moim kolejnym materiale poświęconym grze Hoplite, wydaną w systemie The Great Battles of History. Dzisiaj na warsztat bierzemy jedną z najsłynniejszych bitew w historii starożytności i zarazem jedną z najsłynniejszych w ogóle w historii ludzkości, czyli bitwę pod Maratonem, stoczoną w 490 roku przed naszą erą pomiędzy wojskami ateńskimi oraz siłami perskimi. Bitwa ta była tematem rozlicznych badań, dyskusji, kontrowersji, ponieważ nie dysponujemy, tak jak zresztą w przypadku wielu innych bitew starożytnych, jakimiś super dokładnymi informacjami naukowymi. Relacji jest niewiele, a tak naprawdę jedyna taka w miarę kompletna i całościowa to relacja Herodota. Wszystko to sprawia, że bitwa pozostawia spore pole do spekulacji, dociekań i hipotez. Podstawowym jednak założeniem i takim, które budziło przez wiele lat także wątpliwości, był wspomniany przez Herodota bieg hoplitów ku nieprzyjaciołom, który miał zawierać 8 stadionów, czyli jak się przyjmuje umownie około mili długości. Budziło to dyskusję, czemu hoplici biegli, jak to się przekładało na ich opancerzenie i tak dalej. W związku z czym, jak wspominałem, jest to bitwa wciąż pozostawiająca spore pole do dociekań i hipotez i analiz. Tworząc ten scenariusz, wydawca ujął to wszystko. Bitwa ta posiada bardzo obszerne wprowadzenie w księdze scenariuszy, w którym autor wyjaśnia co i jak. Podstawowe założenie dotyczące wspomnianego wcześniej biegu hoplitów miało, zdaniem niektórych historyków, z którymi zgadza się autor, polegać na tym, że na początku bitwy wojskom greckim udało się przynajmniej częściowo zaskoczyć Persów i ci pospiesznie sformowali szyk, natomiast wciąż nie posiadali jednej z podstawowych broni, jakie znamionowały armię perską, czyli kawalerii. Trzeba bowiem pamiętać, że maraton jest tak naprawdę klasycznym starciem taktyki greckiej z taktyką perską. Przy czym Persom zabrakło właśnie tego kluczowego elementu. O ile armia grecka stawiała przede wszystkim na siłę uderzenia, w czym właśnie przodowali hoplici, tak armia perska wręcz przeciwnie, raczej unikała bezpośredniego starcia przez większą część bitew. Podstawą bowiem działania armii perskiej był manewr, było okrążanie przeciwnika, zasypywanie go gradem strzał, szarpanie przy pomocy kawalerii i łuczników konnych. Natomiast dopiero gdy przeciwnik zaczął zdradzać objawy dezorganizacji, paniki, wtedy dopiero uderzały główne siły. Taka taktyka, często zresztą skuteczna na walkach na Bliskim Wschodzie, a czasem nawet także przeciwko wojskom greckim, co widać w tej grze ładnie w bitwie pod Efezem, miała jednak nie do końca działać przeciwko rzeczywiście dużym siłom hoplitów. Gdyby bowiem Persowie posiadali w tej bitwie relatywnie dużą ilość kawalerii, byliby w stanie zapewne zadać wojskom ateńskim o wiele większe straty, wymanewrować je, atakować je od tyłu, szarpać, opóźnić ich marsz, co z kolei pozwoliłoby linii perskich łuczników prowadzić na tyle skuteczny ogień, że być może atak ateński by się załamał. Jednakże dzięki temu, że Ateńczycy wykonali ten szybki marsz połączony z biegiem ku wrogowi, byli w stanie nawiązać z nim walkę i zniszczyć główne siły perskie, zanim do walki mogła wejść perska kawaleria, która prawdopodobnie w tym czasie według niektórych była jeszcze w obozie, według niektórych była dopiero wyładowywana z okrętów. Summa summarum, bitwa ta okazała się zdecydowanym zwycięstwem wojsk ateńskich i uchroniła przynajmniej na pewien czas Grecję przed ewentualną inwazją perską. A przepraszam Was bardzo, ci też rotują, ponieważ mieli ilość równą. Pomyliłem się tutaj. Na szczęście zauważyłem i już to poprawiam. Ci zaś wykonują manewr pościgu. Kolejne starcie mamy tutaj. Podobna sytuacja. Wykonuję najpierw test dla łuczników perskich. Najpierw dla nich. Jeden zdali. Teraz dla nich. Cztery zdali. A zatem walka będzie się odbywać bez dla nich dodatkowych strat. Sytuacja jest podobna z tym, że mamy tutaj jeszcze dodatkowo wodza. Więc wódz udzieli nam pewnego wsparcia. W walce korzystało się z modyfikatora
Comment w tym przypadku, czyli czwórka, no to będzie to dla PS-ów dodatkowo ciężkie. Więc tak, sytuacja jest podobna, taka właśnie jak poprzednio, czyli attacker jest superior, korzystamy z kolumny 10 i modyfikatory plus 2 za bieg, plus 4 za wodza, czyli łącznie plus 6 dla Ateńczyków. 6 plus 6 daje 12, w kolumnie 10 oznacza to 1-4. I tak jak poprzednio, obrońca nie ponosi, ponosi jedno, straty obrońcy są dzielone na pół, straty obrońcy, przepraszam, straty atakującego dzielone są na pół, straty obrońcy mnożone raz 2, czyli mamy 0 do 8. Czyli każda ze stron, czyli Ateńczycy nie ponoszą strat, natomiast Persowie ponoszą. I jako że ich jednostki, zauważcie, mają w tym momencie po jednym punkcie tylko niżej, po jednym punkcie mniej niż wynosi ich ogólna wartość bojowa, każda z nich musi przejść test. Najpierw ci zdali, więc dzięki temu mogą zredukować sobie ilość trafień o jedno. I teraz ci też zdali. No, przynajmniej to im wyszło. I teraz, jako że nie doszło do załamania się obrońcy, to wszystkie trzy jednostki przykrywamy żetonami engaged. Kolejne starcie mamy tutaj. Tu już sytuacja będzie trochę inna, ponieważ naszym Ateńczykom walczą już nie jacyś tam łucznicy, ale średnia piechota oraz hoplici, co zmienia trochę sytuację. Rzućmy zatem okiem na jednostki, które biorą udział w tej bitwie. Hoplitów omawiałem już przy okazji materiału na temat o bitwie pod Tanagrą. Natomiast tutaj mamy także parę innych typów jednostek. Po pierwsze, po stronie perskiej walczy sporo łuczników. I może powiększę trochę, żeby było widać. Bardziej się da. Da się. To poproszę. Jednostka łuczników w tym przypadku poznajemy po tej literce C, pod nazwą krainy, z której pochodzi nasza jednostka. Ci akurat pochodzą z nazwy Myzja. Ja to zawsze i tak czytam sobie jako Mysia. Natomiast tak, tu mamy C, oznaczające, że są oni uzbrojeni w crossbow, czyli łuki. Jednostki uzbrojone w jakąś właśnie broń strzelecką są oznaczane różnymi literkami. Na przykład tutaj mamy ateńskich, a właściwie platejskich skirmisherów, czyli lekką piechotę uzbrojoną w jakąś tam broń miotaną. I oni mają J, czyli javelin, czyli są uzbrojeni w oszczepy. Poniżej mamy oczywiście na literki określające nazwę formacji, czyli w tym przypadku jest to Light Infantry. I zauważcie, że mają one czerwony kolor. Oznacza to, że jest to jednostka, która jest traktowana jako non-shock capable, czyli jednostka nieprzystosowana do walki wręcz. No, myślę, siłą rzeczy jest oczywiste, że łucznicy nie byli formacją, którą by się przygotowywało do walki wręcz i mają z tego powodu parę negatywnych modyfikatorów związanych z walką, co myślę będzie okazja zaprezentować, kiedy do walki dojdzie, a dojdzie na pewno. Jeżeli chodzi o ostrzał łuczników, to dokładnie to pokażę w trakcie gry. Natomiast w dużym skrócie, wykorzystujemy do tego tabelkę, która nam określa po pierwsze zasięg łuczników. Jak widzicie, composite bow, czyli C, jest najlepszą bronią, jeżeli chodzi o dystans, ponieważ strzela aż na 3 heksy. Natomiast mamy do dyspozycji jeszcze simple bow, czyli B, javelin, który widzieliście już wcześniej, oraz sling. Jak widać, te bronie mają już gorszy zasięg. Łuki zwykłe strzelają na 2 heksy, natomiast oszczepem i procą walniemy tylko na dystans 1 heksu. Tu mamy dodatkowo podane modyfikatory, które wynikają z tego, z jakiej broni używamy przeciwko jakiemu typowi jednostek. No, bo jak łatwo zgadnąć, hoplici, którzy są mocniej opancerzeni, mają bonus przeciwko obronie, przeciwko strzałom. Nie mają go natomiast, jeżeli rzuca się w nich oszczepem, czy strzela z procy, co ciekawe. Przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o broń i tak dalej starożytną, nie jestem tutaj fachowcem, więc nie będę się wypowiadał, czy pancerz hoplity lepiej chronił przed strzałą, czy przed kamieniem rzuconym z procy. Być może tak, bo jak taki kamień z procy leciał z dużą szybkością, to jak przywalił w hełm,
to nawet jeżeli rzeczywiście nie przebił tego hełmu, to miał spore szanse go wgnieść i ogłuszyć trafionego. Natomiast strzała mogła się po prostu odbić i tyle. Po czym mamy podaną liczbę, jaką musimy uzyskać, żeby uzyskać trafienie. Tak więc mechanika walki o strzału nie jest specjalnie skomplikowana. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe modyfikatory wynikające na przykład z takich kwestii jak ten, ale generalnie mechanika używania łuczników nie jest skomplikowana. Aha, może powinienem też zaznaczyć, że w grze występują niejako dwa typy jednostek miotających. Jednostki piesze, czyli tak jak widzicie tutaj, ale także spora część jednostek kawaleryjskich, zwłaszcza armii perskiej, posiada również możliwość prowadzenia ostrzału. Tak jak tutaj na przykład w tym scenariuszu występują także możliwe do wprowadzenia posiłki w postaci jazdy perskiej, która była blisko, ale która nie zdążyła dotrzeć na pole bitwy. I zauważcie, że tu mamy Light Cavalry i oni tu również posiadają jod, czyli mogą rzucać, razić oszczepami na dystans przed podjęciem zasadniczej walki, co może być przydatną opcją. Rzućmy zatem okiem na szczegóły scenariusza. Po pierwsze, mamy tutaj do dyspozycji dodatkowo cztery oddziały jazdy perskiej i dowódcę wchodzących jako posiłki, ale wchodzą oni dopiero w czwartym etapie gry. Grecy mogą wykonać ów ośmiostadiowy bieg. Pozwala to podwoić siłę, szybkość ich ruchu w jednej tylko etapie i daje im dodatkowe punkt, jak to po angielsku mówią, cohesion hit, czyli punkt jeden punkt obrażeń mniej, natomiast pozwala przybyć do, podejść do Persów szybciej i tym samym wykończyć wroga, zanim ten zdąży skutecznie nas ostrzelać z łuków lub też ściągnąć na pole bitwy kawalerię. Jeżeli chodzi o armię grecką, to składa się ona głównie z hoplitów, przy czym warto zauważyć pewną różnicę, o której poprzednio z oczywistych powodów nie byłem w stanie powiedzieć przy okazji bitwy pod Tanagą, mianowicie, że mamy na tej planszy dwa rodzaje hoplitów. Po pierwsze falangi hoplitów, to są te żetony dwustronne, a także po prostu hoplitów, nie mylić z hobbitami, których ja mam skłonność do przekręcania. I mamy tutaj jeden oddział takich zwykłych hoplitów. Oni poruszają się tak jak normalni hoplici, natomiast jeżeli chodzi o warunki dotyczące ostrzału i tak dalej, to mają nierzadko swoje osobne tabelki. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o kwestie szczegółowe. Jeżeli chodzi o żetony aktywacyjne, to mamy w przypadku Ateńczyków dwa żetony, czyli żeton do hoplitów i do skirmisherów, czyli cała formacja grecka aktywowana jest razem jednym żetonem, no i żeton momentum. Natomiast w przypadku Persów mamy trochę więcej, mamy żeton kawalerii, który jednak wchodzi do gry dopiero w momencie, kiedy wejdzie do gry perska kawaleria. Mamy momentum, mamy łuczników i mamy średnią piechotę. Średnia piechota stanowi centrum wojsk perskich. W jej skład wchodzi piechota perska oraz, co ciekawe, także oddział hoplitów greckich, będących sojusznikami Persów. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ogólne zasady. Aha, ciekawostką może być fakt, że nie mamy w tej grze w przypadku żadnej ze stron jednego dowódcy naczelnego. Co w późniejszych, w tych pierwszych scenariuszach nie ma jeszcze aż takiego znaczenia, natomiast myślę, że w późniejszych bitwach, jeżeli będę nagrywał kolejne, a myślę, że będę, to będzie miało dość istotne znaczenie. Więc tak, jeżeli chodzi o początek bitwy, to jako pierwsi aktywują się automatycznie Grecy, ponieważ oni mogą, zgodnie z zasadami, mają automatycznie inicjatywę w pierwszej i drugiej turze rozgrywki, żeby było ciekawe, co się rzadko w tej grze zdarza. Natomiast jeżeli chodzi o warunki zwycięstwa, Ateńczycy uciekają, jeżeli Persowie zdobędą co najmniej 40 punktów, znaczy jeżeli Grecy otrzymają co najmniej 40 punktów odwrotu, natomiast Persowie uciekają, jeżeli otrzymają co najmniej 35 punktów odwrotu. Teoretycznie wszystko więc wygląda na dosyć łatwe dla Ateńczyków. Szkopuł w tym, że jak powiedziałem, muszą to zrobić szybko. Jeżeli im dłużej będzie walka się przewlekać, tym dla Ateńczyków sytuacja będzie gorsza. A zatem, jak powiedziałem, Ateńczycy mają inicjatywę w pierwszym etapie, więc wszystkie pozostałe żetony wkładam do kubeczka, natomiast Ateńczykom zostawiam jeden, czyli żeton aktywacyjny ich głównej formacji i będę wykonywał nimi ruch. Tak jak poprzednio, muszę wykonać teraz rzuty, aby określić, w jakim tempie będą nacierać nasi hoplici początkowo. Zróbmy to po kolei.
od tej strony licząc. 9, 9 to jest run. Następny tu. 2 to jest trot. 8 to jest run. 4 to jest trot. No, nie jest dobrze. 5 to jest trot, ponieważ generalnie przy wszystkich zaletach biegu lepiej jest z mojego doświadczenia, przynajmniej kiedy formacja atakuje w miarę zwartym szykiem. Natomiast tutaj, jak widzicie, robi nam się dość duże rozdrobnienie. 1 oznacza walk, czyli tutaj te dwie będą sobie z kolei iść spacerkiem ku wrogowi. I to by zamykało kwestię ustalenia szybkości marszu, więc wykonuję aktywację. Jak wspomniałem, aktywowana jest cała formacja jednocześnie. Tu mam skirmisherów, więc nimi mogę poruszyć normalnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Następnie hoplici. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I muszę wykonać dla nich test. Jeżeli nie zdają, to będą... Przepraszam, cztery. Run dawał mi tempo 4. Nie, 5, dobrze. I tylko, że muszę wykonać test. Zdali. Następnie ci wykonują ruch o 4. 1, 2, 3, 4. Ci z kolei biegną. 1, 2, 3, 4, 5. I muszę wykonać dla nich test. Zdali. Ci maszerują. 1, 2, 3, 4. I oni testować nic nie muszą. Ci tak sobie maszerują, więc idą obok nich równo. A ci sobie spacerują. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No i skirmiszerzy mogą iść aż o 5. Raz, 2, 3. Ale ja bym wolał utrzymać jednolity w miarę szyk całego wojska. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o aktywację wojsk greckich. I losuję kolejny żeton aktywacyjny. Co to jest? Perska średnia piechota. Średnia piechota perska stanowi centrum wojsk perskich i ja nie sądzę, żebym chciał w ogóle nią cokolwiek robić w tym momencie. Persowie w ogóle w tym momencie jedyne, co mają nadzieję zrobić, to po prostu czekać i trzymać tą linię, dopóki nie nadejdą ich posiłki. Tak naprawdę. Niewiele więcej. Losuję zatem kolejny żeton linii. Żeton to są perscy łucznicy. Perscy łucznicy w tym momencie nie mają też za wiele możliwości do zrobienia. Mogę wydać też swoim oddziałom tak zwany rozkaz odwrotu, przygotowania się do odwrotu, ale w tym momencie to nie ma też jeszcze dla mnie żadnego sensu. Łucznicy na razie też nie mają za bardzo co zrobić, ponieważ ta jednostka ateńska nie znajduje się w ich zasięgu ognia. Losuję zatem kolejny żeton i jest to greckie momentum, czyli mogę aktywować całą grecką formację po raz drugi. Należy jednak pamiętać o specyfice drugiego ruchu w przypadku hoplitów. Jeżeli poruszamy bowiem hoplitów, ciężką piechotę lub średnią piechotę po raz drugi w trakcie aktywacji, znaczy w trakcie jednego etapu, to każda taka jednostka otrzymuje jeden coherent hit. Więc mimo wszystko aktywuję całą moją formację. I przesunę ją tak. 1, 2, 3, 4, 5. I tu muszę tak. Najpierw muszę dla nich wykonać test nie zdali, czyli otrzymują łącznie dwa coherent hit, ponieważ jeden za to, że wykonali drugi ruch, a drugi, że nie zdali testu po dobiegu. Następnie ci. 1, 2, 3, 4. Oni otrzymują tylko jeden. Następnie ci. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz oni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więc wykonuję dla nich test. 7. Nie zdali. No. Robi się ciekawie. Teraz ci. Raz, dwa, trzy, cztery. Więc oni otrzymują jeden punkt. 1, 2, 3, 4. Im także daję jeden punkt.
1, 2, 3. 1 punkt. 1, 2, 3. Jak widzicie, ten łok jest, może być tutaj tak naprawdę dość poważnym problemem, ponieważ spowalnia on wydatnie to skrzydło wojsk ateńskich i sprawia, że jego dotarcie na pole bitwy, dotarcie do wroga będzie utrudnione. Jak zauważyliście, żetonów Koherzyn nie otrzymują jednostki lekkie, czyli skirmiszerzy ateńscy nie dostawali żadnych, nie dostali za tą aktywację żetonów Koherzyn, ponieważ no, są to jednostki lekkie, więc dla nich nawet szybszy ruch nie jest jakimś szczególnym obciążeniem fizycznym, natomiast dla hoplitów obładowanych pancerzami, zbrojami, tarczami, to już jest pewien wysiłek. No i perskie momentum, tu także nic się nie dzieje. Tym samym pierwszy etap dobiega końca i zaczynamy drugi etap. Wszystkie żetony aktywacyjne z powrotem lecą do kubka. Poza oczywiście żetonem perskiej kawalerii, który czeka na swoje szczęście. Mianowicie aż zobaczymy, czy w końcu się to uda, ponieważ z mojego doświadczenia wynika, że w większości rozgrywek ten scenariusz Ateńczycy kończą bitwę, zanim w ogóle Persowie zobaczą jakiekolwiek konie na polu bitwy. Ok, więc tak, jak wspominałem poprzednio, aktywacja w tym momencie, przepraszam, inicjatywa w tym etapie też należy do gracza ateńskiego. Zatem zagrywa on żeton aktywacji całej swojej formacji i ma do dyspozycji w tym momencie dwie opcje. Po pierwsze wykonać normalny ruch, po drugie wykonać ów ośmiostadiowy bieg. Ów ośmiostadiowy bieg pozwoliłby nam wykonać dwukrotnie szybszy ruch kosztem jednego punktu obrażeń. Zobaczmy, czy by nam to się opłacało. Ci mają trot, więc wykonywaliby ruch o 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zatem dobiegliby do celu. Ci również, bez problemu. Ci również, oni również. Natomiast te dwie falangi wykonują spacerek, czyli zwykły marsz. A zatem miałyby tylko 6 punktów ruchu, więc 1, 2, 3, 4, 5, 6. A zatem właściwie nawet ten ruch nie sprawiłby, że osiągnęłyby one swój cel, jakim byłoby możliwie szybkie dotarcie do wojsk perskich. No niestety, tak to czasem bywa w tej grze. Mimo to myślę, że wykonam ten manewr, ponieważ w tym, jak powiedziałem, zależy mi jednak na szybkości. A zatem każdą z moich jednostek hoplickich wykonuje bieg, pozwalający mi poruszyć się dwa razy szybciej. Zacznę od tych skirmiszerów, którzy wykonują ruch normalnie. 1, 2, 3, 4, 5. Następnie ci hoplici. Mają oni bieg, zatem mogą się poruszyć o 8 pól. 1, 2, 3, 4, 5. Więc tak, otrzymują jeden cohesion hit, ponieważ wykonywali marsz i muszą ten bieg i muszą wykonać test morale. Przepraszam, test koherencji, co oznacza, że otrzymują dwa obrażenia, czyli atakują, ale z siłą, ale z aż 4 punktami. To będzie ciężkie. Zważywszy, że w tym momencie jednostka perskich łuczników może wykonać ostrzał w reakcji. Jeżeli nasz oddział wchodzi na sąsiednie pole do jednostki mającej możliwość prowadzenia ostrzału i jednostka ta nie wykonywała ostrzału, to może ona wykonać ostrzał naszej jednostki. W przypadku oddziałów łuczników konnych sprawa ma się jeszcze bardziej skomplikowanie, ponieważ tam jeszcze jest możliwość wykonania ostrzału z odskokiem, ale to w tym momencie nas nie interesuje. Interesuje nas ta sytuacja, którą mamy tutaj, w której to Persowie mogą wykonać ostrzał naszych hoplitów. Przeprowadźmy go zatem. Mamy do czynienia z jednostką uzbrojoną w łuki kompozytowe. Zatem ich bazowa siła, bazowo trafiają na 6, czyli dosyć wysoko. Jednakże strzelają do hoplitów. Zauważcie tą różnicę, o której mówiłem wcześniej. Mamy osobny rządek dla hoplite phalanx i dla hoplite. Czyli gdyby to była falanga, to miałbym wtedy plus 2. Ale że atakuje mnie że celem są zwykli hoplici, to mamy plus 1. I rzucam kostką, jeżeli wyrzucę 6 lub mniej, to trafiłem. Wyrzuciłem 6,
dodaje niestety plus 1, czyli mamy 7, a zatem nie nastąpiło trafienie, co dla naszych hoplitów było dosyć szczęśliwe, biorąc pod uwagę poziom ich strat. Następnie zaznaczam ich, jako że wejdą oni w zwarcie z wrogiem, zaznaczam ich żetonem Shock No Troop Quality Check. Teraz ci. Mają oni trot, a zatem wykonują ruch o 8 heksów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Otrzymują z automatu jedno trafienie. I tak samo, ci już strzelali, ale ci i ci nie strzelali. Pytanie, czy tymi chcę strzelać? Na pewno chcę strzelić tymi. No, są to również łucznicy, więc procedura jest taka sama. Nie jest taka sama, ponieważ tu już mamy do czynienia z falangą. A falanga daje nam modyfikator plus 2 do strzału. 8 oznacza pudło, czyli nasi hoplici przeżyli ostrzał bez szwanku. Również kładę obok nich Shock No Troop Quality Check. I teraz pytanie, czy tych bym chciał także wykorzystać do ostrzału, czy raczej poczekać, aż nadejdą kolejni? Myślę, że poczekam, aż nadejdą kolejni. Więc teraz wykonuję ruch nimi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więc tak, muszę wykonać dla nich test, ponieważ mają rozkaz run. Zdali go. I dostają jeden punkt cohesion za wykonywanie tego ośmiostadiowego biegu. A następnie perscy łucznicy mogą ich ostrzelać, więc zrobią to te dwie jednostki. Najpierw ci. 3 plus to oznacza trafienie. A teraz ci. 5 plus 1, 6. Nie, przepraszam, plus 2, bo strzelam do falangi. 7 oznacza to pudło. Kolejno, teraz następną. Aha, jeszcze żeton. Shock, no. Następnie ci. Mają oni trot, więc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dostają jedno cohesion hit i są celem ostrzału ze strony tych łuczników. Zauważmy, że tu już mamy do czynienia, tu mamy już piechotę, więc ona nie może strzelać, natomiast ci łucznicy jak najbardziej. 5 plus 2 to jest 7, czyli nic się nie stało, panowie, nic się nie stało. Aha, tutaj, nie, tu nie otrzymaj trafień, dobrze. Przepraszam Was, jeżeli się pomyliłem, bo gdyby otrzymaj trafień, to musiałbym wykonać rzut na straty wodza, ale nie muszę w tym momencie. Następnie porusza się ta falanga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otrzymuje ona jedno trafienie za bieg. I tutaj wszędzie mamy już tylko i wyłącznie perską lekką piechotę, więc ona nie może wykonać ostrzału. Zatem przykrywam Greków. A, tym też powinienem był dać. Shock no, shock no. Teraz oni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli jeden trafienie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I też jedno trafienie. I ich skill mi szerzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No teraz to oni zostali w tyle. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ruch Greków. Tak, to by było na tyle. Zacznijmy zatem kolejne rozstrzyganie walk. Chciałbym w tym momencie trochę poprawić widoczność. Spróbuję, czy mi się to uda. O, myślę, że tak wystarczy, żeby już było dobrze widać wszystko. Więc tak. Najpierw ci hoplici atakują tych persów. Musimy zatem przeprowadzić najpierw testy. Hoplici atakujący jednostki klasy Light Infantry nie muszą nigdy przechodzić testu, nawet gdyby wykonywali jakiś manewr, natomiast ci nie wykonywali żadnego manewru, więc mają po prostu Shock No Drop Quality Check. No i teraz natomiast muszą test przejść obrońcy. 3 zdali. A zatem rozstrzygamy starcie. Sprawdzamy najpierw Shock Superiority Chart. Mamy hoplitów. Atakujących lekką piechotę, czyli Attacker Superior. Następnie sprawdzamy kolumnę tabeli. Hoplici przeciwko lekkiej piechocie 10. Czyli bazowo korzystamy z kolumny 10. Ale
Jeżeli atakujący ma przewagę liczebną, a w tym przypadku nie ma, to w tym przypadku to tego już nie uwzględniamy. Następnie uwzględniamy modyfikatory. Po pierwsze, atakujący ma biegu, dzięki czemu dostaje plus 2 do biegu, do ataku. I wykonuje rzut kością. Wow, 9 oznacza plus 2, 11. 11 w kolumnie 10 oznacza 1 i 4. I następnie uwzględniam kwestię tego, że obrońca jest jednostką typu non-shock capable. Jak wspominałem, ma ten czerwone literki na białym tle. Oznacza to, że straty obrońcy, przepraszam, atakującego, dzielę na pół, zaokrąglając w dół. Czyli miałem 1 i zaokrąglając w dół oznacza, że nie ponoszę ani jednego punktu strat. Natomiast atakujący, przepraszam, obrońca ponosi 4 punkty strat. I jeżeli atak superior był, tak jak tutaj, liczba tam mnożona jest razy 2. Czyli obrońca traci aż 8 punktów strat ponosi. Oznacza to, że nasi łucznicy są automatycznie routed. Cofają się o 2 pola. I przykrywam ich żetonem routed. Obracam. A hoplici mogą zająć pole, na którym walczyli. I żeton run zdejmuję już. Ale zauważcie, że ta jednostka posiada 5 punktów cohesion i poniosła łącznie już 4 straty. W związku z czym musi przejść test. Nie zdała go. A jeżeli nie zdała, to oznacza, że również jest routed. Tyle, że hoplici mają tę opcję, że wykonując odwrót po walce, nie muszą wykonać zwrotu w tył. Także można powiedzieć, że obie strony sobie tutaj narobiły bigosu. Następnie ta falanga atakuje tych łuczników. Zdejmuję zatem żeton szok. Natomiast dla nich będę musiał wykonać testy. Zróbmy zatem testy dla tych łuczników. Najpierw dla tych. 7 nie zdali. Ich wartość bojowa wynosi 5, a zatem otrzymują 2 punkty na dzień dobry. I drugi oddział łuczników. 8 także nie zdali, czyli otrzymują 3 punkty na starcie. No, to będzie ciężko teraz. A zatem ostrzegamy walkę. Sytuacja, no, jest trochę inna już od tych, które mieliśmy poprzednio. Po pierwsze, mamy hoplitów, którzy atakują to tak jak samo, czyli hoplici przeciwko lekkiej piechocie, atakujący jest superior. Następnie hoplici przeciwko lekkiej piechocie korzystamy z kolumny 10, ale że walczą tutaj siły równe sobie teoretycznie, liczebnie przynajmniej, ponieważ falanga jest liczona jako dwie jednostki, więc walczy przeciwko dwóm jednostkom, a zatem mamy stosunek sił 1 do 1, więc korzystamy z kolumny 10, 2. Do tego dodaję 2 za bieg, więc mam 4. I wprowadzam te modyfikatory, o których wspominałem wcześniej. Czyli patrzę najpierw na wynik. 4 oznacza 2, 3. 2 dla atakującego, 1, 3 dla obrońcy. Jako że atakujący miał przewagę jakościową, to podwajam straty obrońcy. Wynoszą one zatem 6. A jako że obrońca jest non-shock capable, to dzielę straty atakującego na pół, więc mamy wynik 1 do 6. A zatem tutaj dostają trójkę. To trot już mogę zdjąć. I ci dostają po 6, czyli każdy z nich dostaje po 3. A zatem ci mają 5, wynik równy swojemu cohesion. A ci mają 6, czyli są routed. 1, 2 i kładę tutaj na nim żeton. Gdzie mam? Tutaj. Żeton odwrotu. Zobaczcie, że mamy tu ciekawą sytuację, w której jednostka ateńska
walczy przeciwko dwom różnym jednostkom, ponieważ tu mamy hoplitów, tu mamy średnią piechotę. A zatem gracz perski może wybrać, przeciwko komu będzie walczył. Najpierw jednak musi zdać testy. Najpierw dla tych, dla średniej piechoty 6 zdali, następnie dla hoplitów zdali. Ten żeton mogę usunąć. I teraz tak. Gracz perski decyduje, że jego główną tą jednostką będą w tym przypadku hoplici. No, są oni lepsi od średniej piechoty, sposób oczywisty, więc to oni biorą na siebie ciężar walk z Ateńczykami. Zatem korzystamy z kolumny hoplici versus hoplici. Czyli zauważcie, że w tym momencie już nikt nie będzie miał, nie ma przewagi. Następnie korzystamy, sprawdzamy, w jakiej kolumnie będziemy korzystać, czyli z siódemki. Czy uwzględniamy jakieś modyfikatory? Tak. Po pierwsze, Ateńczycy wykonywali swój bieg, żeby było jasne, wykonywali bieg wynikający z zasad scenariusza, nie bieg wynikający z zasad gry, ponieważ ta jednostka porusza się normalnie jako trot, ale że wykonywała ten ośmiostadiowy bieg, więc jest traktowana mimo wszystko jakby biegła. A zatem będziemy dodawać dwa za bieg i jeden za dowódcę. Będziemy zatem rzucać z modyfikatorem plus 3. 9 plus 3, 12. No, bardzo dobry wynik. W kolumnie 7 oznacza 1, 4. Nikt tu, zauważmy, nie ma żadnej przewagi jakościowej ani liczebnej. A zatem tak, Ateńczycy ponoszą jeden punkt strat. Zaś Persowie po 2 punkty. Właściwie Persowie to w tym przypadku nie jest do końca prawidłowe słowo, ponieważ tu walczą także Grecy. Ale tak. I teraz muszę jeszcze dodatkowo wykonać test za potencjalną stratę wodza. Nie, przeżył, nic mu się nie stało. I następnie przykrywam całą zbieraninę żetonami zaangażowania się w walkę. I kolejne starcie mamy tutaj. Grecy atakują, natomiast Persowie muszą zdać najpierw testy. Tu mamy średnią piechotę, no ona ma duże szanse, że przejdzie pomyślnie. Tu mamy też średnią piechotę o wartości 7. Widać. 4. Czyli obie perskie jednostki zdały test pomyślnie. Następnie korzystam z kolumny. Przy ataku hoplitów na... Przepraszam. Tak będzie widać. Przy ataku hoplitów na średnią piechotę nie ma nikt przewagi. Przy korzystaniu z kolumny wynosi ona... 9, czyli mamy całkiem niezłą sytuację. Nikt nie ma przewagi liczebnej, ponieważ każda z hoplici atakują dwie jednostki. I mam modyfikator negatywny, ponieważ walczy po tej stronie perski dowódca, który ma wartość 1. Czyli 5 minus 1 oznacza 4, 4 w kolumnie 9 oznacza 2, 3, czyli atakujący traci 2 punkty, obrońca 3 punkty. Więc ten żeton mogę już zdjąć. Ateńczycy otrzymują dwójkę, czwórkę, a każdy z Persów, jeden z Persów dostaje jedynkę, a jeden dwójkę. I muszę wykonać test dla perskiego dowódcy. Zdał, ten żeton zdejmuję i przykrywam chłopaków żetonami zaangażowania w walkę. Aha, zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie, jako że zauważcie, że ci hoplici posiadają wartość bojową 5, a liczba posiadanych cohesion hit wynosi 4, a zatem muszę dla nich wykonać test z dali, więc zmniejszam ich cohesion hit o 1. Ok, więc to by zamykało aktywację Ateńczyków, zatem żeton schodzi z zabawy bajki i przechodzimy do do losowania żetonów. Wylosowałem perskie momentum. Co mi daje perskie momentum? Możliwość aktywacji dowolnej formacji wojsk perskich. Czy chcę w tym momencie coś takiego zrobić? Przyznam, że nie bardzo. Kociłoby mnie, żeby aktywować tych łuczników, ale jest jeden szkopuł. Ich zasięg efektywny wynosi 3. Więc nie mają w tym momencie wroga w zasięgu.
Natomiast łucznicy, piesi, mogą albo się poruszyć, albo strzelać. Przepraszam Was bardzo. O, teraz będzie widać wtedy. Dałem powiększenie i w efekcie czego łucznicy byli poza zasięgiem. Mówię o nich. Gdybym ich poruszył, to nie mógłbym nimi strzelać, a gdybym ich z kolei nie poruszył, gdybym chciał nimi strzelać, to z kolei mam wroga poza zasięgiem. Zatem tak naprawdę nic, aktywowanie ich nic by mi nie dało. Mógłbym natomiast aktywować perską średnią piechotę, która tu się znajduje i którą jest zaangażowana w walkę z Grekami, mając nadzieję, że może w tych walkach udałoby mi się zadać tym już trochę zmęczonym walką hoplitom na tyle duże straty, że zostaliby oni zmuszeni do ucieczki, co oczywiście dałoby Persom pewną ilość punktów zwycięstwa i myślę, że to jest dobra opcja dla Persów, więc zagram żeton momentum, aby aktywować perską średnią piechotę i przeprowadzić walkę. A zatem przyjmijmy, że rzeczywiście bym chciał wykonać uderzenie przy pomocy mojej średniej piechoty. A zatem tak, te dwie jednostki były zaangażowane w walkę z tymi hoplitami, a zatem będą z nimi walczyć dalej. Mamy tutaj tak, średnią piechotę oraz średnią piechotę, więc średnia piechota atakuje hoplitów. Jednostki są wszystkie zaangażowane, więc nie musimy już wykonywać testów związanych z testami, przepraszam, wiem jak to brzmi, z testami przed walką. Tutaj rozstrzygamy bezpośrednio starcie. Mamy zatem Middle Infantry atakujących hoplitów, więc nikt nie ma przewagi. I kolumna 4, czyli niezbyt dobrze dla atakującego. Mamy dodatkowy bonus plus 1 za dowódcę perskiego, czyli korzystamy z kolumny 4 z modyfikatorem plus 1. Wyrzuciłem piątkę. A, przepraszam, nie. Teraz widać. 5 plus 1 daje mi 6. 6 w kolumnie 4 oznacza 3. Przepraszam, 6. 6 w kolumnie 4 oznacza 2, 2. Czyli każda ze stron traci po 2 punkty. W przypadku Ateńczyków będzie to bardziej bolesne, ponieważ stracą oni jako jednostka 2 punkty. Natomiast w przypadku Persów oznacza to stratę po jednym punkcie przez każdą jednostkę zaangażowaną w walkę, więc nie jest to aż tak bolesne. Tutaj muszę dać trójkę. I muszę jeszcze wykonać rzut kością najpierw za dowódcę perskiego, który brał udział w bitwie, przeżył, a teraz dla Ateńczyków, przepraszam, Ateńczycy dostają w tym momencie Rota. A nie, w przypadku hoplitów musimy wykonać test. 10 oznacza, że nie zdali, więc muszą oni się uciekać i to może zaboleć. Bo jak pewnie pamiętacie, hoplici w momencie, kiedy pod koniec etapu wszyscy hoplici, którzy mieli Rota, są automatycznie eliminowani. Engaged. Zaraz, zaraz. Dziesiątka, a ja mam nawyk, że 0 to jest dziesiątka, ale tutaj sprawdzę, jeżeli dobrze pamiętam, to w tej grze chyba dzisiaj na kości dziesiątka była 0 było 0, a nie dziesiątką. Tak, dobrze mówię. 0 było 0, no właśnie. Czyli zdali test. A zatem dostają morale zmniejszone o 1, czyli 4. I przetrwali tym samym walkę. Kolejny atak mieliśmy tutaj. Tutaj mamy także jednostki z tego samego zgrupowania. Czyli te dwie atakują hoplitów. Z tym, że po perskiej stronie też walczą hoplici. Więc mamy hoplitów przeciwko hoplitów. A zatem bez przewagi. I korzystamy z kolumny 7. Persowie dodatkowo mają, znaczy Persowie nie mają dowódcy, ale Ateńczycy mają dowódcę, więc odejmujemy 1 od wyniku rzutu kością. Wow, wyrzucili 9, minus 1 to jest 8. 8 w kolumnie 7 oznacza 2, 3. Czyli obrońca ponosi 3 punkty strat. 6, a obrońca 2. Czyli każda straci po jednym.
Jak widzicie, jeżeli walczymy dwiema jednostkami, to nawet jeżeli one nie są aż tak skuteczne bojowo jak te główne, to rozłożenie strat potrafi sprawić, że nie bolą one nas tak, jak gdybyśmy walczyli jedną jednostką. Ok. I teraz tak, ci Grecy mieli morale, muszę sprawdzić, równe 6. Muszę wykonać dla nich test, tyle że z negatywnym modyfikatorem plus 1. 4 plus 1 to jest 5. To jest wynik równy ich morale, czyli czy właściwie koherzy, no ja lubię używać określenia morale pochodzącego, bo tak się w grach przywykło używać, więc jeżeli zdali test, to zmieniam ich znacznik coherent hits na równy ich posiadany bazowemu minus 1, czyli na 4. I to byłyby wszystkie ataki perskie, czyli te ataki tak naprawdę niewiele przyniosły, zauważcie, mimo że Grecy otrzymali sporo, otrzymali obrażeń, takie jakoś przetrwali, natomiast no, Persowie ponieśli pewne straty. Aha, powinienem jeszcze rzucić na dowódcę ateńskiego. 4 przetrwał. A zatem kończy to aktywację perskiej piechoty. Losuję kolejny żeton aktywacyjny i jest to żeton aktywacyjny perskich łuczników. Powiększmy może trochę teraz pole bitwy, ponieważ sytuacja się zrobiła taka, jaka się zrobiła. Tutaj mamy perskich łuczników, którzy nam w tym momencie spieprzają z pola bitwy. Czy są oni w zasięgu dowodzenia swojego dowódcy? Boję się, że nie. Dowódca jest tutaj, jest zaangażowany w walkę i ma dystans 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma ich w zasięgu dowodzenia, super. Czyli bym mógł spróbować może nawet ich pozbierać, co byłoby korzystne, biorąc pod uwagę to, tutaj zostawiłem niepotrzebny żeton, biorąc pod uwagę to, w jakim stanie się znajdują. A zatem będę próbował ich pozbierać, tyle że tak, będę musiał w tym celu wykonać określone testy. Zatem tak, muszę sprawdzić, jaka jest jaką ma charyzmę nasz wódz. Niestety jest ona nadal skromna, wynosi bowiem 1. A zatem muszę dla każdej z tych jednostek wykonać rzut i jeżeli uzyskam wynik niższy lub równy charyzmie dowódcy, to jednostka jest pozbierana. Czyli muszę wyrzucić 0 lub 1. Zacznijmy od nich. 4, nie udało się, teraz oni. 8, nie udało się i oni. 7, niż to. Nic nie wyszło. Dobra, pozostałych łuczników nie aktywuję za bardzo, bo nie mam po co. Są oni tak naprawdę w tym momencie... Czy tu też nie byłyby łucznicy? Tak, tu też są łucznicy, no właśnie. Zapomniałem o nich. Tylko, że tak, oni są zaangażowani w walkę. Z tą różnicą, że są to jednostki klasy non-shock capable. Jak wspominałem wcześniej, mają tą czerwone literki na białym tle. Oznacza to, że one nigdy nie mogą atakować w walce wręcz. Że w żadnym wypadku są owszem zaangażowane w tą walkę, bronią się jakoś rozpaczliwie przed tymi hobbitami, ale z hoplitami, przepraszam was bardzo, ale sami zaatakować nie mają za bardzo czym, więc nie mogą atakować. Natomiast jeżeli chodzi o tych łuczników, to sytuacja powtarza się tak jak poprzednio. Są za daleko, żeby móc przeprowadzić ostrzał, a podejście bliżej jest kiepskim pomysłem, bo jedynie sprawi, że będą jeszcze bardziej narażeni na atak nieprzyjaciela, a nie mam już opcji, żeby w tej turze aktywować ich po raz drugi, bo to miałby sens taki ruch, jaki przed chwilą mówiłem, czyli żebym ich poruszył teraz, gdybym posiadał jeszcze żeton perski momentum, bo wtedy mógłbym w tej samej turze aktywować persów po raz drugi, gdybym miał szczęście i wylosował następnie ten żeton momentum i wtedy mógłbym tych hoplitów ostrzelać. Ale nie mając tego żetonu i wiem, że to będzie ostatnia aktywacja tych łuczników w tym etapie, nie będę tego robił, ponieważ byłoby to wystawianie się jedynie na rzeź. Co mam następne? Momentum ateńskie. Czyli aktywuję tym samym Ateńczyków. Przy czym trzeba pamiętać, że wszystkich Ateńczyków już raz poruszałem, więc będzie to ich druga aktywacja, a to oznacza, że jednostki ciężkie będą ponosiły dodatkowo jedną stratę w wyniku, czyli jeden coherent hit. Zatem bierzmy się do roboty. Zaczynamy tutaj. Tymi przesunę się, poniosę jedną stratę i zaatakuję tych spieprzających Persów. Tymi z Kilmiszerami zrobię to samo. 1, 2, 3, 4.
Dzięki temu mam nadzieję ich wyeliminować, za co dostanę na starcie trochę punktów zwycięstwa. Tu mam dowódcę, on ma 7, więc spróbuję nim pozbierać tych hoplitów. Jego charyzma wynosi 4, muszę więc uzyskać wynik mniejszy lub równy 4. Niestety, nie wyszło. Trudno się mówi. Następnie ci hoplici są zaangażowani w walkę, więc będą się tłukli. I teraz ci. Oni mają łok, zatem poruszają się o 3 pola. 1, 2, 3. I w tym momencie mogą być ostrzelani przez tych łuczników. Najpierw przez nich. Aha, i dostają jedno obrażenie, jeden coherent hit na starcie za sam fakt ruchu. Więc rzucam najpierw za ostrzał łuczników, poproszę tabelkę. Strzelam z jednego heksu, więc mam siłę ostrzału 6 i minus 2 za ostrzał falangi, pudło. Następnie ci łucznicy, 0, no trafili. Co ciekawe, gdybym miał czyste 0, czyli po wprowadzeniu wszystkich modyfikatorów dalej miałbym 0, to wówczas wówczas taka jednostka otrzymałaby aż 2 obrażenia. To jest zaleta łuczników z kompozytowymi łukami, ale że mam tutaj modyfikator plus 2 za pancerz hoplitów w falandze, to dostaję tylko jedno obrażenie. No ale to i tak boli. Następnie oni. 1, 2, 3. I teraz tak, ci dwaj łucznicy już strzelali, więc ci dwaj z kolei mogą przeprowadzić ostrzał. Najpierw oni. 9. Spudłowali haniebnie. I dodatkowo za wyrzucenie 9 dostają żeton Low Missile. Jeżeli podczas ostrzału jednostka rzuci 9 lub 0, to wówczas dostaje Low Missile i oznacza to, że będzie jej trudniej strzelać. Następnie ci łucznicy. 8. Za 8 chyba już nie było low missile, natomiast za 8 w przypadku łuków nie. W przypadku łuków to nie ma żadnego zastosowania. No poza tym, że oczywiście, że spróbowali. Więc to byłby cały ruch Ateńczyków. Hoplitów. Następnie skirmiszerowie, czyli moja powiedzmy lekka piechota, ich podciągnę tutaj. Ich celem nie jest atakowanie wręcz, bo to jest kiepski pomysł, natomiast ich celem jest przede wszystkim gonienie tego, co ucieka, w nadziei, że uda się to zniszczyć, zanim się cokolwiek zrobi. Więc tak, zacznijmy tutaj. Ci skirmiszerzy będą strzelać, rzucać oszczepami właściwie, do wycofujących się łuczników perskich. Jednostka łuczników perskich jest traktowana jako light infantry i strzelam do nich z javelinów, przepraszam, z oszczepów, czyli mam minus 1 do rzutu kością. Na dystansie 1 trafiam z javelin z oszczepami na 4. 2. Otrzymują jedno obrażenie. Natomiast jednostka przykryta żetonem Road, w momencie, kiedy otrzyma przynajmniej jeden cohesion hit, jest automatycznie eliminowana. Więc to będę mam pierwszą jednostkę perską, która opuszcza pole bitwy. Następnie ci hoplici atakują te dwie jednostki. Zauważcie, że oni są routed, więc ich troop quality automatycznie wynosi 1. Więc dla każdego z nich wykonuję rzut kością za test początkowy w walce, więc najpierw dla nich nie zdali, więc są eliminowani. I teraz dla nich 0. No proszę. Cud się zdarzył mniemany. Przeszli ten test pomyślnie. A zatem dochodzi do starcia. Będzie to starcie, podejrzewam, jednostronne, ale muszę je rozegrać, tak czy siak. Zatem tak, hoplici atakują lekką piechotę, więc są atak superior. Atakują w kolumnie 10. Mają przewagę liczebną i przewagę jakościową. Wykonuję rzut kością. Czyli, aha, jako że mają przewagę liczebną, to przesuwam jeszcze kolumnę o 2 do 12. I wyrzuciłem 1. Co oznacza, że jeszcze ci śmieszni łucznicy zadadzą im jakieś straty. Tak, zadadzą. Wynik 2-3. Oznacza, przy przewadze jakościowej straty atakującego dzielę na pół, ale oznacza to, że i tak ponoszą jeden punkt strat, podczas gdy obrońca jest eliminowany. No, zemsta rzeczywiście za grobu tych śmiesznych łuczników, którzy jak okazało się potrafili się jeszcze odgryźć. 5.
I jeżeli jednostka atakująca posiada ten wynik niższy o 1 od jej jakości, to musi wykonać test. 7 nie zdała. Co oznacza, że rotuje. 1, 2. Kolejny atak, kolejną walkę mamy tutaj. Najchętniej bym tej walki w ogóle nie rozgrywał, ale zasady są takie, że jeżeli jednostka jest zdolna do walki i jest engaged, to musi uczestniczyć w walce, a zatem rozgrywamy to starcie. Mamy tutaj hoplitów walczących przeciwko lekkiej piechocie, a zatem hoplici są attacker superior, korzystają z kolumny 10, wykonuje rzut kością 7. Plus 4 za dowódcę to daje mi 11. 11 w kolumnie 10 oznacza 1-4. Obrońca, atakujący nie ponosi strat, ponieważ jego siła dzielona jest tutaj, znaczy jego strata dzielona jest na pół i zaokrąglona w dół. Natomiast obrońca traci 8 punktów, co w obu przypadkach oznacza wymuszony odwrót. 1, 2. 1, 2 i im zaraz dam żetony routed. Zaś dla atakującego muszę wykonać test i też go nie zdał. Ciekawy przebieg sytuacji. Aha, jeszcze muszę rzucić za dowódcę. Przeżył. Czyli 1, 2 i przykrywam ich troop quality routed. Kolejne starcie mamy tutaj i tu będzie już rzeczywiście bardzo źle. Walczymy bowiem przeciwko medium infantry, ojej, hoplitom. Czyli mamy hoplitów przeciwko hoplitom. Czyli będziemy mieli tak po kolei kolumna 7, nikt nie ma przewagi. Ateńczycy natomiast mają dowódcę, który im daje plus 1 do rzutu kością. 7 plus 1 to jest 8. 8 w kolumnie 7 oznacza 2-3. Czyli atakujący ponosi 2 punkty strat. Czyli 6. Obrońca 3. Czyli ci ponoszą 2. A ci ponoszą 1. Ale taki wynik wciąż na persach nie wymusza żadnych testów. Z tego co widzę, zaraz się upewnię, czy nie pomyliłem. Ponieważ po kolei ci mają 7. Ci mają 6. O, na nich wymusza już. Czyli oni muszą wykonać test. 5, zdali go. Zatem ich mają ponownie zmniejszane do 4. No, a w przypadku hoplitów musimy wykonać test z modyfikatorem plus 1. 3, zdali go. Czyli w tym momencie ich morale wraca ponownie do poziomu podstawowego zmniejszonego o 1. No to mieli fuksa. Kolejną walkę tutaj mamy. Tutaj mamy z kolei średnią piechotę i średnią piechotę przeciwko hoplitom, co dawało nam kolumnę. Najpierw zobaczę tak. Ataker jest superior, dobrze. I hoplita przeciwko średniej piechocie to jest 9, czyli korzystamy z kolumny 9 przy przewadze atakującego jakościowej. I tu mamy perskiego dowódcę w tej walce, który daje nam modyfikator negatywny minus 1. 8 w kolumnie 9 oznacza 2-3. Czyli 2-3, a siłę, przepraszam, straty obrońcy dzielę w tym, znaczy mnożę razy 2. Czyli tak, Greccy otrzymują 2 punkty strat, a Persowie aż 6. Co może ich zaboleć? Po 3 punkty każdy, czyli ci mają 2, co oznacza 5.
ale ich wartość bojowa jest bardzo wysoka, wynosi 8, czyli wciąż są jeszcze nie zagrożeni ucieczką z pola walki. Oni natomiast też 3, czyli też dostają 6, czyli dostają 6. I zobaczmy, czy oni muszą sprawdzać swoją wartość. Tak, oni muszą już sprawdzić swoją wartość. I po kolei. Najpierw sprawdzę dla Persów, test dla Persów. 9, nie zdali, a zatem uciekają. 1, 2. Routed. I muszę jeszcze zrobić test sprawdzający dla ich dowódcy, czy aby nie zginął w trakcie walki lub odwrotu. Zginął. Znaczy, zaraz sprawdzę, czy w przypadku, czy to było przy 0, czy przy 9. Tak, dowódca został ranny, więc przykrywamy go. Wounded Leader i jego współczynniki lecą w dół o 2. I teraz muszę rzucić jeszcze dla Greków, ponieważ ich wartość bojowa przeskoczyła powyżej znaczy ich straty przekroczyły ich wartość bojową, zatem wykonuję dla nich test z modyfikatorem plus 1, 4 zdali, a zatem zamieniam tę na 4. Dobra. I mamy kolejne starcia tutaj. Atakuję tych łuczników, zatem oni są non-shock capable. Zatem z definicji jestem attacker superior i korzystam z kolumny 10. Przewagi liczebnej nie mam. Wykonuję rzut kością. Ajajajajaj, przepraszam was bardzo. Najpierw w ogóle, jako że co pierwsze starcie, to powinienem był wykonać dla nich testy. Najpierw dla nich 7, nie zdali, więc dostają 2 punkty. Następnie dla drugich 4 zdali. I teraz dopiero rozstrzygam wszystko, czyli korzystam z kolumny 10. Wyrzuciłem 7. 7 w kolumnie 10 oznacza 2, 3, czyli atakujący traci 2, obrońca traci 3. Tyle, że jestem attacker superior, czyli a defender jest non-shock capable, czyli straty atakującego dzielone na pół, straty obrońcy mnożone razy 2. Czyli Grecy dostają jeden punkt, a Persowie 6. Czyli ci dostają piątkę, a zatem muszą wykonać test. Nie zdali, więc uciekają. Znaczy, przepraszam, oni nawet testu nie muszą wykonać. Jeżeli dostali wynik jednakowy, to do ich wartości, to automatycznie muszą spieprzać, jak najdalej się da. I ci dostają 2, przepraszam, dostają 3, czyli jeszcze jakoś dychają. I muszę wykonać, ci mają morale niższe o 1, więc 0 zdali, więc jest zmniejszane jeszcze dodatkowo o 4. I zdejmuję żeton marszu i obie strony przykrywam żetonami engaged. Kolejne i wreszcie finałowe starcie tutaj. Najpierw testy dla perskich łuczników. Pierwsi zdali, drudzy zdali. No, mieli fuksa. Zdejmuję ten już żeton, bo nie będzie im potrzebny i przeprowadzam walkę z podobnym układem jak wcześniej, czyli kolumna 10. Ci są non-shock capable, a ja jestem attacker superior i dodatkowo mam tutaj modyfikator za dowódcę. 8 plus 1 daje mi 9, w kolumnie 10 oznacza 2, 4, czyli w praktyce oznacza, przekłada się to na 1, 8. Czyli tu mam 3, a każda perska jednostka traci po 4 punkty. Oznacza to, że ci przetrwali, ponieważ mają 6, natomiast ci będą musieli wykonać test, bo mają 4. Dwa zdali, więc ich coherent hits jest redukowane o 1 i oni także przykrywani są wszyscy żetonami engaged. Aha, i jeszcze
Zapomniałbym o teście za przetrwanie lub nie dowódcy greckiego. Przetrwał. I to by zamykało aktywację, drugą aktywację ateńską. I myślę, że w tym momencie przerwę ten materiał, ponieważ wyszedł on już dosyć długi. Ma chyba w tym momencie ponad godzinkę już. Więc tutaj zrobię przerwę, a ostatnią aktywację tego etapu i dalszą część gry nagram już w ramach kolejnego materiału. Witam w drugiej części mojego materiału poświęconego grze Hoplite, a konkretnie w tym przypadku bitwie pod Maratonem. I skończyliśmy poprzedni materiał niemalże na sam końcu drugiego etapu, a mianowicie został mi tylko jeden żeton aktywacyjny już do sprawdzenia i to jest perska średnia piechota. No, perska średnia piechota trzymała się jeszcze nie najgorzej, ale już zaczęła też się powoli chwiać. Przybliżmy może nieco. Więc tak, jeżeli chodzi o średnią piechotę perską, to mamy ją tak. Tutaj jeden oddział. Tutaj Greków. I tutaj. I tutaj jeden oddział, który nam właśnie wieje już z pola bitwy. A zatem wszystkie te jednostki są zaangażowane w walkę i w obecnej sytuacji nie mają wyjścia, jak tylko walczyć z przeciwnikiem. Zacznijmy zatem walkę tutaj. Aha, tu mamy jeszcze wodza. Wódz został ranny, więc wszystkie jego modyfikatory poleciały w dół. W związku z czym nie może on już nawet zbierać swoich jednostek. A zatem, nie, przepraszam, jeżeli dobrze pamiętam, to modyfikator nie może spaść do chyba zera. Może spaść najbardziej do zera. Się upewnię, żebym też się nie pomylił. Bo jeżeli bym miał modyfikator równy 0, to jeszcze mógłby wtedy spróbować tak, minimum 0. Czyli mógłby jeszcze spróbować teraz pozbierać tą jednostkę, którą ma tutaj, na której jest i jego zasięg wynosi 3, zmniejszony o 2, więc 1, a zatem tą także mógłby spróbować pozbierać. Wątpię, aby mu się udało, ale spróbujmy najpierw dla niego. No patrzcie. To miał chłopak fuksa, więc ta średnia piechota jest zbierana, następnie wykonuje rzut kością, dzielę go na pół, jeden, więc tylko jeden, więc ma liczbę Cohesion Hits 1 i jest pozbierany. I przykrywam go right. I ten sąsiedni, no tu już wiadomo, że było za dużo szczęścia na nas. Ale mogę teraz rozegrać te starcia tutaj. Najpierw te dwie jednostki, greccy hoplici oraz perska średnia piechota, walczą z tymi ateńskimi hoplitami. Mamy więc hoplitów przeciwko hoplitów, co dawało nam brak shock superiority i kolumnę 7. Ateńczycy mają natomiast dowódcę, który daje im modyfikator plus 1, czyli w tym wypadku będzie to modyfikator niekorzystny minus 1, a zatem korzystam z kolumny 7 z modyfikatorem minus 1. 3 minus 1 daje 2. W kolumnie 7 oznacza to 2-2, czyli każda ze stron ponosi 2 punkty strat. W przypadku Greków oznacza to dojście już do 6. A w przypadku Persów 5, czyli tu będzie 7. A zatem morale tej jednostki zostało, dogoniło jej bazowe morale. A zatem musi ona spieprzać z pola bitwy. Zaś w przypadku hoplitów walczących po stronie perskiej również dogoniło ono morale tychże hoplitów, co oznacza, że będą musieli przejść test. Wykonam dla nich. Jeszcze raz. 6-6, czyli zdali. A zatem odzyskują, mają morale, mają ilość cohesion hit zmniejszoną o 1. No i teraz kwestia jeszcze tychże Greków. Oni mają z kolei Troop Quality 5 i mają 6 Cohesion Hits, zatem wykonują test z modyfikatorem plus 1, 6, czyli go nie zdali,
A zatem są rozpraszani. Aha, jeszcze powinienem wykonać rzut za straty wodza. Przeżył. Więc są zmuszani do odwrotu. Jeden, dwa. I powiem wam, że sytuacja wcale nie wygląda tak dobrze dla Greków, jakbym się spodziewał. Następnie tutaj. Tu, aha, to jest, niech zdejmuje już żeton engaged. I ostatnie starcie tutaj. Tu mamy z kolei perską średnią piechotę, która walczy z hoplitami. I tu już sytuacja będzie ciut inna, bo mamy jedną jednostkę przeciwko jednej podwójnej. A zatem średnia piechota przeciwko hoplitom oznacza brak przewagi. I kolumnę 7. A w przypadku przewagi liczebnej przesunięcie o dwie kolumny na niekorzyść, czyli mieliśmy kolumnę 4, przesuwamy ją do dwójki. I wykonuję rzut kością. 4 w dwójce oznacza 4-2. Czyli atakujący 4, obrońca 2. Czyli tutaj szóstka. A tutaj dziewiątka. Mam gdzieś dziewiątkę? Mam. Powinienem mieć jeszcze dziewiątkę. A położę szóstkę odwróconą. Będzie i tak wiadomo co i jak. Właściwie nie. Tak, to jest średnia piechota. Oni mają 8, 9, więc i tak są zmuszeni w tym momencie do odwrotu. 1, 2. A w przypadku Greków muszę wykonać test. 8 nie zdali, zatem też są zmuszeni do odwrotu. I to by zamykało tę aktywację oraz tym samym ostatnią turę gry. No i muszę przyznać, że sytuacja się w tym momencie, przepraszam, ostatnią turę, aktywację, bo jeszcze jeżeli chodzi o tury, to w tym momencie mamy właśnie turę, podczas której jednostki przykryte żetonami routed musimy zdjąć z planszy. Oczywiście nie wszystkie, ale część będzie musiała opuścić planszę. Więc tak, na początku zdejmujemy z planszy wszystkie żetony falang hoplickich, które są przykryte żetonami rally, przepraszam, road, czyli tą i tą. Kto wie, być może to będzie oznaczało koniec gry, bo obawiam się, że tak, ponieważ w tym momencie Persowie nie poniosą aż tak dużych strat. Zauważcie, że nie zdejmuję tych hoplitów, ponieważ są to hoplici, ale nie jest to falanga. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe jednostki przykryte żetonami road, to muszą one wykonać odwrót w kierunku swojej krawędzi planszy. Czyli 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jeden, dwa, trzy, cztery. Jeden, dwa, trzy, cztery. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz pozostaje mi sprawdzić straty obu stron i ustalić, czy ktoś uzyskał zwycięstwo. Obawiam się, że tak. Rzućmy bowiem okiem na tabelkę. Jeżeli chodzi o Greków, to stracili 12, 22, 32, 44 punkty odwrotu. W przypadku Persów natomiast na tym etapie stracili lekka piechota, troop quality. Więc 5, 10, 15.
A zatem, jeżeli dobrze pamiętam, to liczba punktów zwycięstwa, znaczy liczba punktów odwrotu gracza ateńskiego została przekroczona. Żebym się nie pomylił, to jeszcze sprawdzę. Tak, dla Greków liczba ta wynosiła 40, a zatem stracili 44 punkty, więc przegrali. No, muszę przyznać, że ciekawa sytuacja. Dosyć rzadko zdarzało mi się, żeby w tej bitwie to Grecy dostali łomot, ale jednak, jak widzicie, mimo że Persowie teoretycznie są tą słabszą stroną, bo niewątpliwie patrząc na jakość jednostek nią są, to jednak po raz kolejny zadziałało to, o czym wspominałem przy okazji Tanagry, mianowicie, że falangi hoplickie są w tej grze takim swego rodzaju glass cannon, czyli szklaną armatą, a zatem czymś, co jest bardzo skuteczne w walce, a jednocześnie bardzo podatne na zniszczenie i tym samym na stratę. A ilość road points, jakie lecą za falangi, jest bardzo duża. Zatem nawet taką trudną bardzo dla Persów bitwę, jak bitwę pod Maratonem, można wygrać przeciwko tym pozornie bardzo silnym hoplitom. Myślę, że jednak połączę te dwa materiały w jeden. Ja początkowo myślałem, że nagram je osobno, ale teraz widzę, że nie wyjdzie, że ten materiał nie wyjdzie aż tak długi, żeby zgrywać go jako pojedynczą rzecz, więc zgram je w całość, wyjdzie z tego dłuższy materiał, ale jednak pojedynczy, co chyba będzie lepiej na całości. Póki co dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.